Ile ty siak, tak? Jak ja już chyba kapa se tam kliknąłem. Beat handicap, sir, no. Dobra, dla kefan. Okej, odrysował. Komu się gra Monerę? Woj, z dużym tempem, z logą. Szybki, Witzkid. Take it back. Gorzej jak scrolling dostanę, ale mam nadzieję, że dostanę. Ej, go, be crazy. Podnoszę to, idę po ten zamek i jedziemy. 1-1-2 wyjście. Pretty nice. No tylko trzeba zrobić puszkę, podnieść torek, gnąć tu monę i iść w tą stronę, no. A czemu nie bierzesz się tej puszki na dole tutaj na start? Bo to są te trzy spele, musisz mieć wisdomkę i książkę, żeby je podnieść. Czy wracamy znowu do czasów, kiedy Kracha cię ogrywa jak chce? Przepraszam bardzo, 2 razy grę poddałem w 2 tygodniu, bo to nie jest kwestia dominacji genetycznej, no. Ale nie wracamy. Teraz znowu wracamy do lania go. Po prostu nigdy więcej Inferno, no to jest jak w tym filmie, no zaufałem kiedyś jednej kobiecie, no i zaufałem Fionie, no i przez to granulat cieszy ryja, bo dostał parę razy free punkty, no. Ale więcej jej nie zaufamy, obiecuję. Mówię, do końca maja nie ma Inferno. Nie ma Inferno. Nawet nie wymawia imienia tej kobiety przy mnie. No. Te drogi to kurna takie szurdnięte w głowę, bym powiedział. Okej. Okay. Kiedyś oddałbym rękę za nią, tą stronę. Za kurde, teraz bym miał ręki. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, trzeba jeszcze jakieś drewno ogarnąć po drodze. And will be fine. Witam serdecznie, witam. Dobra, hop. Co by się stawiasz? Czekaj, czy on mi dziabnął tego? Nie. Teraz dziabnął, fuck, minimalny dips. Nieźle. Portowo. Kolego, dobra, powiem tak. Puszki jak najbardziej, tip top. A potrzebujemy drewna, bo jak nie kupię magii, to zaraz znowu będzie klątwa magii. No. Albo zrobimy po prostu tak, żeby się zabezpieczyć, bo raczej ja jestem za tym, żeby no puszować. Jadą z orężadą, no. Najwyżej się kupi powietrze. Blesik jest. Bomba, ziemię. Znaczy, tfu, drewno. A jak przyjdzie pan Fiona z rajdem, to też go wygoni ze streama. Nie, tylko Fionę, tylko z ziomą kosę oficjalną. Reszta jest git. I kumple Sabino. Reszta to tam, niech się dzieje, wola nie ma. Ja tylko oddałem muzę, oddałem. Kolega z kolego. A portal DD. Niby jak spalę manę, to niekoniecznie. Myślałem, że troszkę lepiej to ciągnąłem, szczerze. No dobra, jakie straty będą, ale czy aż takie kolosalne? Kolosalne nie. Tatu być. Tu żyć. Magmersy.
No wygląda to mocno, nie? Dobra, pytanie tylko, gdzie jest drewno? Drewno mam tutaj jakieś pojedyncze, ale... Jakiś treżuraczek? Coś tego? Jakiś treżuraczek tego może? Okej, okej, let's go. Nie, pewnie zrobię to. Pewnie zrobię to, zrobię to. No jakieś siano by się przydało. Szybkie wyjście. Ogólnie nie jestem z szybkim wyjściem, na pewno. Tylko patrz, żadnego treżuraka nie ma. Dobrze, jakieś tam wchodzisz tym konfluksem, żeby piznąć w treżuraczka, raz, dwa, kapucha, kapucha, expa robisz i co, i jazdę, nie? Ale tutaj kurwa tego nie ma. Nie, możliwe, że pójdę już po ten zamek finalnie. Dobijam tą ziemię wtedy też przy okazji. To chyba, że dostanę powietrze, no to why not? Let's go, totalnie. Ale minus moral, bo możliwe, że podniosę. Miałbym minus trójkę, więc większość strażników bym mógł robić SPS. Więc nie wiem, można się cofnąć tu, dokupić many, DD tu, jak będę miał dwa DD-ki, nie? Pójdź, z lewej czy z prawej chcesz? Z lewej chcesz czy z prawej? Gdzie ja się teraz tu narzekałem? Powiedz mi. Cymbale jeden. Z lewej czy z prawej, wybierz. Masz dowolność tutaj tematu. Chyba będzie było to bez apa. Dobra. Begit. Bombastik. 60 błota, jasny gwizdyk. Let's fucking go, bro. Let's fucking go. Ja mówię, że bez zapa. Nie wiem, czy bez zapa nie byłyby lepsze w sumie dla mnie na ten moment, bo i tak będę pewnie już teraz do... Tak pewnie będę już budował i tak. Dobra, i ta która mocno siadła. Dobieramy ten zamek z góry. Wydaje mi się, że w tej sytuacji to i trzeba markety zmontować. Topa 1-2-1. No ogólnie topa by z nimi siadła, jeszcze jakbym dostał minus morale te stąd, to tu, to uhuhu. Ale to jest 1-2-2. Kurde. Wygląda. Factory Meat. Czy ja chcę grać Factory Meat? W sumie mógłbym grać, czy nie? O, jakaś słaba wersja wyglądała. Roboty? Nie, żadnego robota. W dupę z tymi robotami. Odciążę się na razie. Dobra, hop. Liderka? Raczej nie. Dobra, no muszę kupić powietrze i tego powietrza ładować po sam bile. Dobra, pójdziemy tu na to. No mam nadzieję, że tutaj będzie trochę tego expa. Nie używając da. Jakieś tokeny chyba można było zrobić. Damy radę. Damy radę. No w powietrze mogliśmy tu wejść na pewno. Ekstremalny treżurak. Kurczę, no... Why you do this, Mr. Monerek, why? Dwa razy w taktykę, nie podoba mi się to. Proszę, kolejną liderkę.
Kościół, gram elementalami. Kurwa. No nie wiem, co mam ci odpowiedzieć jeszcze. Nie mam, pierdolę. Mówisz na liderkę, no kurwa. To tak jakbym miał liderkę do nekro brać, no. Oni nie mogą mieć bonusów z liderki, no. A potem mi pierdolisz coś. No nie wiem, no. O Boże. Gram jebanymi elementalami. Ale ruchałka może, prawda, plus jeden. No powiem tak, nie mam w tą stronę breaka, tylko w drugą. No te minus 3 morale. Zastanawiam się, czy te minus 3 morale dobierać. Znaczy ogólnie i tak pcham tu expa, no, co by nie mówić. Kurwa, no. Okej, co jeżeli bym zrobił? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. No debil, no, no debil, no. Karpie, no karpie niepotrzebne. Kurde, jakbym trochę więcej tej many miał. Poczekaj, DD, tam portal DD. No w teorii mogę tam wskoczyć, jeżeli wezmę to, nie? No szkoda, że mi się break zrobił od drugiej strony, w sensie muszę iść na lewo. Dobra, to wezmę, DD, tam portal DD. Energole, no taki miszmasz troszkę z tego wyszedł. No po skosie wyjść nie wyjdę, bo nie mamy po prostu najzwyczajniej w świecie many na to, żeby wyjść po skosie. No będziemy iść teraz w tą stronę chyba. Trochę szkoda, że taki miszmasz z tego wyszedł. Dobra, marketów mamy. Tam hol. No wydaje mi się, że chociaż jedne. Nie, może sobie apnę te karpie od biedy. I kupimy wodę. I kupimy wodę. Dobra. 1, 2, 5. Zamków tyle. Mana u niego. Jest i ta topa przypaskudna. Ale wydaje mi się, że my tą topę to podziękujemy chyba, co? Po prostu gnamy 1-2-6, no trochę późny break. No ale tylko dlatego, że polazłem tu i myślałem, że break będzie w tą stronę, no okazało się, że jest w tą. Chyba wychodzimy, no mamy minus 3 morale, no raczej mało co mnie tam powinno powstrzymać, nie? No minus 3 moralach. Chyba, że nie będzie prokować, no to wtedy unlucky. 2-6. No nie, czy chłop wyszedł. Jeżeli nie wyszedł, a ja wyjdę, to będzie ok. Dobra, nie wyszedł. No ta mana mi się przyda na pewno, jeżeli miałbym do mida lecieć. Co to jest? Kurwa, diabeł. Pokazuje mi palcem, żebym przyszedł. Dobra, chuj, no muszę. Starego witam. Na razie zrobimy tak chyba. Nie, one mają minus 2. Can we? Jeden. Który miał bić token akurat. Radzie mi się widzi te rusałki oddawać. Dobra, i teraz lecimy nimi. A trochę zostało oddane, nie powiem, że nie. Gdybym miał soja na robalu, pokazuj robala widzu. Ty
No mam soja, więc raczej ten soj będzie robiony. No dobra, nie rzeczy i jazda, nie? Ile tych minus morali tym diabłom wskoczyło? Chyba niewiele, co? Jak widziałem. Miały minus dwójkę, tak wspomnę z tego skromnie, sympatycznie. Zrobimy tak chyba. Te minus moralki nie działają, no podnoszę specjalnie minus trójeczkę. Nie działają, nie! Na wypadek jakiegoś smoka obrzydłego sobie jeszcze to podniosę. Dobra, no jeszcze jedno DD mi zostało. No mogę tego robota odblokować. I się rozejrzymy, co to jest. Nie wiem po co mi ten ogień, ale nauczyństwo też nie za bardzo chyba. Dużo części do smoka dostaje. Czapkę do Mady niby mogę stąd podnieść, albo shielda. Albo zrobić tak. I zrobić tak. Czyli co, będę podnosił rzeczy stąd? Będę podnosił rzeczy stąd, nie? Dobra. Dobra, no i co, armorera nie będę miał, bo mam jebaną taktykę, mam jebaną magię ognia. No, scouting class pod prawdopodobnie. Na to wygląda. A już będę budował. Robimy tak jeszcze, tu może zrobimy też. Dobra, no go. No i gratuluję wina, masz robota, to już GG. No i dzięki. Wygrywamy, jedziemy. Nie no, szkoda, że armorera nie mam. Ta taktyka to Icant. Ucznictwo teraz Icant, też wolę ogień. Stary, gdyby znalazł Gina, byśmy mógł sumić, czy to pierwsze życzenie byłoby dać ślepym wzrok, ale tylko na 30 sekund. Czemu tylko na 30 sekund? A zawsze jak już, a nie. Robot z umiejki może co? Może przez mur walić? Może. Raz robiliśmy z robota dodatkowy tower. Było. Nie, w sumie to. Pierwszym życzeniem Sorego było podbicie się z okoli, ale ja z okoli nie mam gościu. No to tobie ten wzrok trzeba by było dać, no. No niech będzie, dam to życzenie, no. Przekazuję. Ogólnie jest strong side, ewentualnie można by było się jeszcze zastanowić nad tym strong side'em. Chyba, że jadę bez scoutingu i jadę w armorera, nie? No to tak. Tak niekonieczna. Masz rację? Hot bronz. Żebym ja cię, wiesz, nie przewiózł, no, gościu. Albo wywiózł do ciemnego lasu. A ja dwójki olki z biomu nie miałem finalnie, tak? To co, ona będzie tu przy topie? Gdzie ta dwójkolka będzie? Nie, pewnie będzie gdzieś tutaj wysoko tu. Mm-hmm.
Pa, 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 pam. Hop. A no motusze dawaj po przedszkole, na jednym kole pojedziemy, nie. O inne przewiezienie mi chodziło. Chabie. No ta w ten telefon musiałem odpisać. Służbowo. No on biegnie do Lida. No nie, nie oddam tego. Służbowa, ale jesteś w pracy? No, dlatego mówię, służbowo było odpisywane. Tamten się posikał ze strachu. Dobra, czyli tak, to jest jeden. No nie, jest, no chyba nacieram na ten midi, tak. Nie wiem, wątpię, żeby się chciał tam bronić, chociaż cholera go wie. Ucznictwo, jestem na nie. Czekaj, ja paliłem DD? Paliłem DD. Jobda, dziękuję bardzo, 2 miesiące prajnika, witam. 30 antków dół. Jakby tak szybko machnąć napa. Co jeżeli bym próbował go linować? Jest jakiś sposób na to? I sens w tym całym szaleństwie? Natalit nie mam tego. Nie wiem, no jakieś tam staty robię, nie? Wujka Olka z biomu, not found. Nie! Ach, to nie wiem. Czy on nie będzie miał many, będzie musiał manę regnąć. Czy będzie miał magię, nie wiem. Minus moral go za bardzo tam nie ziębi, nie grzeje. On raczej by chciał tego mi da kontrolować. Troszkę się obawiam, że nie wiem, zrobił topę, dostał magię, bo ma jakieś staty i teraz powiedzmy przejmie mida, pójdzie regnąć manę i jazda, nie? Mamy taktykę, mamy wodę. No berserk raczej mi dużo nie da. Jak będę miał się z nim bić, no musiałbym go po prostu na blesie jebnąć. Dobra, zrezygnował z tego mida. Mam taktykę, żeby w teorii ich zrobić. Co my myślimy o tym, żebym wjechał szybko na ryj? Czy to jest sensowne, czy to nie jest sensowne? Midway, what? No nie wiem, szybki dosiad? W sensie dobieram shielda, dobieram buty. Musiałbym apnąć antki. Go? Nie wiem. I możesz szybko usiąść na ryj. Podziękuję. No tak trochę patrz, bo dostaję to. Platy bym nie miał. Siema Katarzyna, witam. Mm-hmm.
No można powiedzieć, że było to niewygodne pytanie w pewnym stopniu. Patrzę tu jeszcze za dwójką olką, ale nie ma czegoś takiego. Z ruchem wychodziłem prawie na zero, bym powiedział. Po kolejną Havirę. Chciałem, żeby po prostu wszystkich. O panie kochany. Myślę, że wezmę to na razie. Ło matko, ty, ja się rozszalałem, jesteś szalona, mówię ci. Jeżeli chodzi o robienie tych rzeczy tutaj pięknych. What the fuck is that? Dobra, jazda! Jazda, jedziemy! Ale parci? No dojebało teraz zestawu, w sensie ten Kirias pięknie, pięknie wjechał. Tak przejebie? Cholera wie, wiesz, no może Granulat też wyciągnie teraz jakieś szalone rzeczy. Będzie szalony grani i wtedy przerażniemy. Będę przerażnięty, zerżnięty i co tam ci jeszcze się podoba, widzę, co tam masz ochotę? A raczej idziemy mu na bioma, no. Teorii i praktyce mam inicjatywy, więc raczej bym pizgał jeszcze to, nie wiem, ewentualnie później można, teraz żeby tą po prostu presję na nim zrobić, czy są itemy, no niekoniecznie. Pierdziele, ale Antoniego, ty! Antonio Banderas, ty! Spokojnie. Więcej robota? No bez robota to nie robota, dlatego jedziemy. Raczej zamek powinien mi oddać. To jest możliwe, że drugi ten Colts box. Might be. SP. Might be. Lepszego Neka, Tabarda mógłbym sobie życzyć. No i HP seta, nie? Księgi Ognia również, Księga Ognia.
No teraz mam scouting, więc coś tam powinniśmy znaleźć. Chociaż patrz, czekaj. Jak będę szedł do niego, to idę przez tego ringa, który potencjalnie mi da ten HP set potem z tym, czy jednak tą puszkę, cholera. Odpalę wizję, wizja mi powie, czy ja robię to, czy robię to, bo nie, obstawiając, jeżeli miałbym obstawiać po statach, to raczej mi odda tego mi ten zamek. Tak bym obstawiał, czy tak będzie, nie wiem. A czy też jest kwestia, że mogę zrobić tak? Jeżeli on będzie się bronił, no to znaczy, że widzi gdzieś tą szansę, że może wygrać, nie? No to ja ewentualnie mógłbym się wykręcić w ten sposób, że biorę to i powiedzmy dokładam ten HP set i dopiero idę, ale wydaje mi się, że nie wiem, no 48 antków jest to okej, armia, nie? Mogę tak, but tu, dd tu i dd tu. No pytanie, ile ma tych szkieletów i tak dalej, ile ma many? Co robimy, jeżeli będzie się bronił? No bo mówię, mogę zebrać to. Mogę jeszcze potem zebrać te rzeczy. W teorii kolejny tydzień to kolejny przyrost szkieleta dla niego, więc tam bym powiedział, że tam ze 300 przynajmniej wpada, ale czy to jest aż tak duże, bo to jest widomka, to nie jest galtek, to też jest inny szkielet. No bo tutaj statów nie ma kosmicznych, no chyba, że schował tego Kiriasa. Chyba będzie bronił, bo zeruje timer. Więc pytanie, czy ja atakuję, czy ja się jednak cofam. No nie broni jednak, a proszę bardzo. No to wydaje mi się, że załatwienie HP-seta jest jak najbardziej sensowniejsze. Bo pójdę po prostu w kolejnej... po itemy. Najpierw zrobię dym. A, najpierw dym. Chcę więcej dymu. Jak tam mój but puszczał. Dobra, więcej dymu. I pójdę po HP seta, który no nie jest mi dla mnie jakiś turbo łatwy, ale pójdę po HP seta i wydaje mi się, że pójdę po te rzeczy tu. A i cytadele zamek jakoś będziemy stawiać pewnie. Raczej tak. Tu. Jak się tu nic nie pokaże, no to oczywiście, że ja w teorii mogę też wtedy dobrać jakieś te burzaki czy coś. Trochę tego burzaka niby jest. Tym jest taką armią małą strzelactwa, mógłbym się nawet protować w pierwszej albo coś. Anti-dispel wtedy byłby super również, nie? Tabard tutaj był. Jakieś dwójki olki byłyby dla mnie fajne. Dobra, biorę to. On ucieka po Sajda? Czekaj, jeżeli on ucieka po Sajda, to trochę to zmienia postać rzeczy, bo nie ręgnął many, więc raczej na mnie nie wyjdzie. Jak na mnie nie wyjdzie, to ja mogę zebrać rzeczy stąd po prostu, nie? Tak samo. No chyba tak. Okej. Okay. Ja się w teorii też tutaj hamuje przyrost szkieleta, nie? Jakbym zrobił teraz to, to będzie okej. Okay. Ty nie masz swojego zamku, że komuś zajmujesz? No stał pusty, to wziąłem. HP set na 100% muszę dokończyć, bo to jednak jest trochę tego hapu, nie? W tej sytuacji ucznictwo byłoby nie najgorsze. Zastanawiam się, czy nie zagrać Antiresa z drugiej strony. Czy Antires nie będzie lepszy niż HP set? Czy Antires nie będzie lepszy niż HP set? Okej, co jest na sajdzie Stronghold? Nie wiem, dalej mam jakąś tam przewagę statową, również słodki książę, witam pięknie. Pom 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 pom. Bam 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 bam.
Dobra. No, spellpowerowa na pewno przewaga jest. A mogę mu, jak podpierdzielę mu te podziemia, to nie chce grać tego side'a, mi się wydaje. Nie, jak on pójdzie grać dwa razy w side'y, jak mu zabiorę szkielety stąd, no to będzie okej, okay, nie? To mogę to zrobić, tu mogę surowce zrobić, tu mogę te staty podnieść, tu jakaś puszka. Ogólnie tego bym, ten zamek bym chciał rozbudować troszkę bardziej teraz, te manufakturki. Nie wiem, pewnie jakieś te kolsy, resztę, żeby połapować to wszystko, nie? Dobra. Chyba ściągnąłem tego. Robot tu cierpiał przez to. Shit. Robot niestety cierpiał. Iria z głupoty. Dobra, już przejdziemy tutaj tak na fulla. Dwadzieścia jeden, 20, 38. No obstawiam, że te szkielety i wszystko mogą mi zrobić problem. Inicjatywę mam, daję prota. Nie wiem, ja bym się chyba normalnie bronił, co? Czy nie? Dobra, idę na razie z Eldyn. Mam taktykę. Wydaje mi się, że normalnie się bronię. To jest zabranie szkieletów. Hej, chyba. Księga ognia byłaby dla mnie bis. No i co? I dwójki olki teraz. Dwójki olki puszki. Będzie chciał się bić, że się będziemy bić chyba, no. A, będziemy się bić. No manę mam. No obstawiam, że jego armia będzie większa. No trzymałaby go z dragona, to też jest pytanie. Nie, zajebać nie. Raczej będzie chciał się ze mną bić. Jeżeli będę miał... inicjatywę. 1300 szkieletów. Jest to trochę, ale nie aż tak dużo. 8 bechów, wieżyczki, 5 spell powera, mana po mojej stronie. Ja mam HP seta. Tu shower mnie nie boli, bo tu ten shower nie działa, więc go tak, go tak, tak. Tu jest shower. Jakby to zrobić, żeby ten shower nie miał aż takiego impaktu? Wydaje mi się, że tak. Anti-shower daje prota i jedziemy. No ile tam robię? 273. No coś robię na pewno. Ale wydaje mi się, że zwykły prot, bo jednak trochę tego strzelania mam. Ten antek niby też jest w tej gierce. Rozdupcyć katapulty, no chyba, że ma wodę, no to wiadomo, że będzie tepował i będzie tu wariował, tak? Zobaczymy. Ale raczej chciałbym tą katapultę rozdupcyć.
Kto strzelił? Stormisy. Nie wiem, czy on tam nie planuje jakiegoś TPK z bomby. No i ten TPK z bomby nie będzie najgłupszy w sumie. No to będzie trzeba kręcić, zagrywać tutaj. Chińskie szachy i warcaby. Wieżyczki coś robią w teorii. Armorera nie mam, to może być duży cios dla mnie w tej gierce. Armia? Armii dużej nie mam. A ma duże staty, chcąc czy nie chcąc. Wydaje mi się, że jakieś chyba dwójki olki tam były grane. Ich dwójek olek. A spela nie robił, nie? Bech nie stoi najgorzej, przyznam. Dobra, hop. Cześć i czołem za kolem, witam, witam. Siema skrzynia. Chciałem, wiecie, daj pogłaskać się po picie. Witam, witam. Nie dam, nie dam. Raczej oczywiste, że musimy zagrać to. No, będzie chciał to pizgnąć. Wydaje się, że mógłbym to rozbić.
No bo mam pewien pomysł, nie? Ale czy ten kurwa pomysł wypali? No nie wiem, czy wypali to. Może nie wypalić. Może wypalić, może nie wypalić. A jakim cudem to przegrywasz? Gościu, armii nie miałem, gram na 1400 szkieletów. Widziałeś wczoraj, co zrobiłem podobnie szkieletami? Zrobiłem bardzo, bardzo podobną sytuację. Zobacz, ten jeden lis żyje. Przemyka on mi przez to w speed prio. Ogólnie jest kwestia, żebym zjadł i zaatakował go dwa razy. No jest taka opcja. Tylko że wtedy dostaję chain of pysk. Frenzy normala, widzisz, że miał frenzy. You see any frenzy there, bro? Zastanawiam się, czy nie protować tego burzaka, no. No bo to jest kwestia, teraz albo protuję tego burzaka, co jest na górze. Albo go protuję, no bo i tak muszę uderzyć, ściągałem kontry, no triple hita zrobię, tak? Triple hita zrobię, bless to dostaje chaina, dostaje hita, w łeb i leżę. To jest albo kolejny burzak, albo to jest prot. Nie wiem, czy to nie jest prot. Wydaje się, że to możliwe, że będzie prot, ale boję się, że będzie dispel into chain and I'm dead, might be. Nie mam antydispela, więc prot nie jest bezpieczny. A jak będę teraz czekał, to on się stepuje, urwie mi łeb i koniec. Tak właśnie będzie. Podsumowując, QR jest najlepszy, no chyba tak, wydaje mi się, że i tak przerżnęliśmy w Macao uczciwie. Nie no, to ma ściągniętą kontrę, muszę z tego skorzystać, bo tych szkieletów to potem będą się po prostu tepować i będą mnie zbijać. Taka jest smutna prawda. No bo uderzę tym, dostaję chaina w górę i jest koniec. Potem dostaję kolejnego chaina, no muszę, nie, jest GG. Gdybym miał może armorera, to maybe, ale... Bo jak się nie zrobię... Poczekaj, jeżeli bym poczekał z tym TP, no to on mnie... Nie, jak poczekam z TP, to on mnie stepuje i urwie mi łeb i dalej jest milion szkieletów. Dobra, no to jest jedyna opcja, nie? Dobry spot burzaka dostałem. Trochę tego szkieleta padło. Chyba, że nie ma kulki do chaina, to jest nadzieja, nie? No, jeszcze mu zestakowałem hita, nie? Triple hit był tutaj ciało, żebym wpierdolił na śniadanie. Jakbym miał armorera... A jak nie armorera, to tą księgę ognia. Kurde, ja mam ogień, ale mam księgi ognia, nie widzieliśmy księgi ognia. Nie sprayer, żeby inicjatywę zabrać, żeby szkielet mi piznął. Pre, okej. Okay. Okej. Okay. Jak działa Antek dokładnie z ciałami? No Antek działa w ten sposób, że jak zje ciało, to dostaje dodatkowy hit, nie? Tak działa Antonio Banderas. On prayer chyba był chujowy, nie mam pewności, ale wydaje mi się, że ten prayer był trochę chujowy. Mam takie wrażenie, że ten prayer był chujowy. Czy mam rację? Nie wiem. On myśli, że ja chyba zrobię kolejnego prota. Bo on ewidentnie się teraz bufuje, nie? Prot nie, bo on prawdopodobnie ma antydispel i dlatego zrobił prayera, bo on myśli, że ja zrobię prota, on zrobi dispel i wygrywa. Rozumiesz? Więc ja mogę tylko i wyłącznie postawić kolejnego burzaczka piposzy. Nie może się bić, bo jak się będzie bił, okej, okay, bijesz się. Thank you.
wieżyczki go jeszcze pizgają. Animator. Animator, okej. Okay. Ja mogę się odsunąć, pójść pierdolić ciała? Nie, on mnie goni, tak. Więc raczej nie chcę odchodzić. Raczej nie, raczej go trzeba pizgać dalej. Ile fabryka dała? Zrobię animatora w tej turze. Musi być burza, pizgnięcie. Jak będzie animatorował, okej, okay, poszedł w kąt. No i co, musisz, musisz animatora? Huch. Zaraz panie na czajny, a mam wybór? Coś innego zrobić? Mi się wydaje, że nie mam za bardzo. Wydaje mi się, że nie za bardzo mam inny wybór. Inicjatywa na wampach? I know. Wydaje się, że ginę. Ginę niestety. Close! 7 szkieletów i ile tam wampirów? 6 wampów. Kurna, 7 szkieletów, 6 wampów. So close, ale jak już zobaczyłem, że ma 1300 szkieleta, to już wiedziałem, że raczej przegramy. No niestety, ale jeden potężny pisak. Musiałbym mieć księgę ognia, żeby to wygrać. Musiałbym mieć księgę ognia, żeby to wygrać. A tej książki ognia niestety nie mieliśmy.